Kolega Oskara Kamińskiego przypadkiem zobaczył, że Darek Wrzesiński całuje się z młodszą siostrą Oskara. Za milczenie chłopak zażądał pieniędzy. Co ty, skarbonkę rozwaliłeś? Już drobnie się nie dało. Stary, weź mnie, nie denerwuj, dobra? Dostałeś kasę i masz jeszcze problemy. Dobra, nie narzekajcie. Lepiej niech on się cieszy, że Oskar o niczym nie wie, że się całował z jego siostrą, co? Co? Kto się całował z moją siostrą? Ty się całowałeś z moją siostrą? Nie, ja się z nią nie całowałem. Może ty się całowałeś z moją siostrą, co? Stary, posłuchaj. To ja się z nią całowałem. Co? No tak, Dawid potwierdzi, nie? Dawid, prawda? No tak, oczywiście. No stary, kręcisz z moją siostrą i mi o tym nie powiedziałeś? No bo jakoś tak od wczoraj, no, ze sobą... Mordo, nie spinaj, przecież, nie? Lepiej wybrać nie mogła. No to w takim razie panowie was zostawiam. Cześć. No, trzymaj się. O mój Boże. Po coś powiedział, że jesteś z Kamilu. No a co miałem pozwolić, żeby cię zmasakrował, stary? No tak, super, dzięki. Dobra, panowie, czekajcie. Ale za to, że potwierdziłem waszą wersję, należy mi się dodatkowa kasa. Jutro ci przyniosę, dobra? Dobra, ale czekaj jeszcze. Radziłbym wam pogadać z Kamilą, bo jak Oskar z nią pierwszy pogada, to będziecie mieli nieźle przechlapane. Dobra, nara. Na razie. Stary, ty chcesz dalej kłamać, dalej brnąć, to co ja mam zrobić? Widziałeś, jak się na mnie Oskar rzucił. Zresztą wydało się zadowolony, że jesteś z Kamilą. Ale co Kamila na to powie? Nie wiem, jakoś ją przekonamy do tego. Kamila, musimy pogadać. Coś się stało? Okej, posłuchaj, sprawa wygląda tak, że Dawid widział, jak się całujemy i chciałbyś z tym pójść. I bardzo dobrze, niech mówi. Będziemy mieli to wreszcie z głowy. Dobra, chłopaki, o co chodzi? No bo tak się jakoś dziwnie złożyło, że Oskar myśli, że jesteś za domem. Że co? Jakim cudem? No tak, no bo ja mu tak powiedziałem. Ty głupi jesteś? I co, i ty przy tym byłeś, tak? Nic nie zrobiłeś, nic nie powiedziałeś? No tak, ale wiesz... Oskar już chciał mnie bić, a gdyby Adam nie skłamał, to nie wiem, jakby to się skończyło. Zresztą wydało się szczęśliwe, że jesteście razem. Aha, nie no, jak tak, to spoko, co nie? Nic ci tutaj nie przeszkadza. Wszystko jest okej według ciebie. Wiem, że to nie jest idealna sytuacja, ale z drugiej strony fajnie by było, gdybyś potwierdziła Oskarowi, że jesteś z Adamem. Słucham? No, wiem, że to dziwne, ale przynajmniej się Oskar nie będzie mnie czepiał. O, siostra! Co tam u was? Wiecie, co wam powiem? Ślicznie razem wyglądacie, naprawdę. Może się gdzieś razem wybierzemy kiedyś, tak? Ja nigdzie nie idę, a już na pewno nie z Adamem. No Jezu, siostra, daj spokój! Ile wy jesteście razem? Już się kłócicie, no? Wiesz co, powiem tyle. Miałam chłopaka, ale już go nie mam. Jezu, coś ty zrobił. Ale nie przejmuj się, z laskami już tak jest, wiesz, a z Kamilą to ogólnie ciężko się dogadać. No, dobra, no, do potem, hej. No, siema. Co?